Moi drodzy, trochę wspinamy się na wulkan. Prosimy Was, proszę Was o modlitwę, siebie za Karolinę, za wszystkich znajomych, którzy będą nam towarzyszyć. Droga zakończy się na wysokości około 4000 metrów. Dzisiaj jesteśmy w starej stolicy Gwatemali. Byliśmy dzisiaj tutaj na mszy świętej o 17:00, trochę zwiedziliśmy tego miejsca. Byliśmy w takiej też wytwórni czekolady. Potem w supermarkecie. Jedna rzecz, jaka się rzuca w tej w oczy, to jest to, że towary, że tutaj praktycznie chyba nic małych rzeczy sprodukowanych. Rzeczy, które są tutaj produkowane, są tanie, te, które są importowane, są bardzo drogie. Zarobki tych ludzi, którzy tutaj są bardzo małe. Jeszcze pod tym względem jest tutaj ciężko w jakiś sposób żyć. No i też jest to takie bardzo zamienne, to że ci są tacy mali. Obserwuję. Ja też chcę Wam pokazać miejsce, w którym śpimy. Jest to bardzo przestronne miejsce, mało w sumie za to zapłaciliśmy, bo za 7 osób, które wynajęcie takiego, w takiej niby rezydencji na jedną noc, każdy z nas zapłacił $10 za pokój. To jest mój pokój, w którym tutaj śpię. Jak widać, jest tutaj duże łoże, jakiekolwiek inne rzeczy. Też jest tutaj kilka takich fajnych obrazów nawiązujących. Jest to taki duży salon, jest tutaj też kościół, obrazy kościoła. Tutaj też tak jest, i tutaj też jest obecność Pana Jezusa, tutaj fakt, że nie podobają mi się akurat te maski. Ale też jest taki fajny obraz Pana Jezusa, tutaj taki, nie wiem, czy go widzicie. Taki duży obraz Pana Jezusa. O, tutaj moi koledzy jeszcze zasuwają, jeszcze coś tutaj opracowują. Zawodowo. Jak to jest Janek? Mikołaja już poznaliście, też tutaj pracuje. Tu mamy obraz Pana Jezusa, jak on jest tutaj na przez Piłata na drogę krzyżową. Chciałem Wam pokazać taki fajny, bardzo ładny, fajną figurę Matki Bożej przy takim źródełku. Jest tutaj Maryja, nie wiem, czy tu widać. Jest ładnie bardzo zrobione. Cześć, widzę, że od Pana Jezusa. W każdym praktycznie pokoju jest łazienka i prysznic. A to nasza taka mała kuchnia. No, jest to bardzo fajne miejsce. Chciałem Wam błogosławić. Natomiast u nas jest tutaj około 9:30 mniej więcej. Chciałem Wam błogosławić, żeby błogosławić przez serce Marii. Proszę Was o modlitwę o to, żebyśmy bezpiecznie weszli, bezpiecznie zeszli z tej góry. Bo ten czas Gwatemali dla nas i dla naszych tutaj znajomych Karoliny był dobrym czasem. I żeby nam się tu nic nie stało. Teraz Bóg błogosławi przez serce Maryi i obdarzy pokojem. Każda potrzebna łaska.